Jest 13 kwietnia, w drodze na Dolną Stację Goryczkowej, narciarsko. I zobaczymy, czy kwietniowe warunki pozwalają na jakąś fajną jazdę, czy jest śnieg i tak dalej. Nie jestem fanem wjazdu kolejką, wolę się przejść na piechotę, no zawsze jak to się mówi, 4 dychy do przodu, minus wejście do Parku Narodowego, ale lepiej się przejść niż wjeżdżać kolejką. Jeżeli chodzi o samą kolejkę na Kasprowy, to jak wam mówiłem, powstała z inicjatywy niejakiego inżyniera Bukowskiego. To już trzeci wagonik, który tutaj działa na terenie Kasprowego. Trzeci przez tyle lat, to jest naprawdę ośrodek, który się zmienia. Zmienia się naprawdę w oczach. Zamiast to nazwać po prostu skansen narciarstwa, powiedzieć, że tutaj jest ośrodek historyczny i tego się trzymać, to udajemy, że Kasprowy wierch dalej jest mekką polskiego narciarstwa. Tu jest taki ważny temat, żeby wam się nie przestrzeliło kiedyś, nie poszliście na myślenicką turnię, bo jest dalej. No to bez sensu nadrabiać drogi, jak można i zgrabnie, szybko i po prostej linii, a nie robić kółka przez myślenicką turnię. Słów o podejściu, jak ktoś się wybiera na święta, to jeszcze będzie chodzić, a chyba będzie chodzić. Jest śnieg taki ubity, rozmrożony, potem przymrożony w nocy, ale da się potem spochonić bez raczków, więc generalnie nie macie się czym przejmować. Jeżeli wam się chce, to jak najbardziej można iść z buta. Tutaj na Deno stacja pośrednia. Myślenickie turnie. Tak w ogóle to w czasie budowy kolejki to do tu doprowadzili drogę. I dotąd była możliwość dojazdu końmi. A już ten odcinek z Myślenickich na Kasprowy to trzeba było pokonywać z buta, nosząc cały sprzęt. No i zrobili to w 227 dni. To 90 zł jak się ma PKL Pass. Bardzo dobrze. Dobrze, no to kilka słów o warunkach narciarskich na 13 kwietnia. Twardowopór, jak oni ratrakują, to po południu, właściwie to przed wieczorem, to w nocy zamarza i potem jest to tak kurewsko twarde, że można tym dobrze zapierdalać. To akurat mi się podoba, ale jest twardo. Więc jak liczycie na jakieś takie komfortowe warunki, typu, że ten śnieg ładnie wchodzi w krawędzi, to
No nie, raczej to jest taki śnieg do zapierdalania na długich sprętach, a nie takie łagodne ślizganie się na fajnie przygotowanym, takim wiecie, no ratrakowej trasie. Znaczy to jest wyratrakowane oczywiście, ale wyratrakowane taki twardy opór. Pewnie po południu to zacznie rozmiękczać, bo tam już na dole zaczyna to puszczać, ale ten górny odcinek goryczkowy, no to jest twardy opór. No mi się to podoba, nie? Tradycyjny i standardowy problem tego wyciągu, czyli przepustowość. Ona po prostu nie istnieje. A jest środa, środek tygodnia i tak są kolejki. No ale 68 rok, sami wiecie jak jest. Jesteśmy w muzeum. Dlaczego mnie napisać, że jest to żywy, pracujący skansen polskiego narciarstwa goryczkowe? No i to by załatwiał, wiesz, no każdy by się już nie czepiał, że tutaj nie ma renowacji, że nie są krzesełka czteroosobowe, że nie jest nowocześnie, że nie ma dośnieżenia. Nazwijmy to po prostu skansenem, nazwijmy to Muzeum Polskiego Narciarstwa i nikt nie będzie miał o to pretensji. Będziemy mieli prawdziwe, pracujące muzeum, w którym będzie można uprawiać narciarstwo prawie alpejskie.